Señor Jesús, Maranatha. Ven, Señor Jesús, Maranatha. Ven, Señor Jesús, Maranatha. Si ven pronto, Maranatha. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was w sobotę drugiego tygodnia adwentowego. Pozdrawiam Was w tak zwanym przelocie pomiędzy jednymi rekolekcjami a drugimi. Choć pewnie tak się okaże, że większość tego odcinku będzie nagrywane z tych miejsc właśnie, jak może też zauważacie, że nie w habicie, nie w pokoju moim w domu zakonnym w Lublinie, ale gdzieś tam właśnie w choinkach, w lasach, gdzieś tam na łąkach, ponieważ tam gdzie jestem, tam staram się też nagrywać jakoś też, żeby nie nagrywać tego odcinku 20 lat do przodu, bo się może różne sytuacje wydarzyć, ale chcę też jakby na bieżąco też jakby dzielić się tym, co sam przeżywam, jak ten adwent też w moim sercu jest takim czasem na spotkanie z Panem Bogiem, jak ja to przeżywam, jak co Pan Bóg też robi w moim życiu. Z Was tak pozdrawiam w tak zwanym przelocie, w pokoju porozrzucane walizki, plecaki, szybkie pranie, szybkie przebranie rzeczy i dalej. Kochani, zapraszam Was od razu, może bez wielkich, mimo wszystko, wstępów. Otwórzmy nasze serca na modlitwę. Módlmy się razem do Wszechmogącego Boga. Niech w tej modlitwie przychodzi nam Jezus, bo On modli się w tej modlitwie, którą nazywamy modlitwą dnia, kolektą. On jest z nami, On nam towarzyszy. Niech będzie z nami, niech oręduje z nami, za nami również Matka Boża, Najświętsza, Maryja, która jest patronką soboty i patronką tego każdego roku, każdego adwentu. Niech orędują, niech się też modlą z nami również nasi patronowie, nasi aniołowie, stróżowie. Niech Twój wezwij anioła stróża, żeby też się z Tobą dzisiaj modlił, jak będziesz na liturgii, żeby też czuwał przy Twoim sercu. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech w naszych sercach zajaśnieje blask Twojej chwały i rozproszy ciemności grzechu, aby w chwili przyjścia Twojego Syna okazało się, że jesteśmy dziećmi światłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czas Adwentu jest takim wyobrażeniem, jest taką przestrzenią, chociażby pomaga nam w zrozumieniu tego Msza Święta Roratnia, kiedy gromadzimy się w tej prawdziwej wersji. Nie tak, niech się nikt nie obrazi, ale to dla mnie jest mimo wszystko zawsze farbowana wersja, ta wieczorno-popołudniowa. Choć też, no dobra, po zmroku jest. Ale gromadzimy się rano, jeszcze przed wschodem słońca, bo taki jest sen mszy świętej roratniej. Gromadzimy się w mroku, ale ze świecami w ręku, z lampionami w ręku, po to, żeby z tymi lampionami w ręku czuwać na modlitwie. Piękne są takie liturgie, kiedy właśnie cała liturgia jest w wygaszony kościół, a my stoimy z tymi świecami, lampionami, pieczuszkami. I czuwamy, słuchamy Słowa Bożego i spotykamy się z Panem Bogiem. Bo to nam uświadamia, że całe nasze życie to jest takie właśnie czuwanie, właśnie niebierne czuwanie, ale wpatrywanie się w to światło. Nie tylko światło świeczki, choć to jest pewien symbol, pewien znak, który nam pokazuje, że wpatrujemy się w światło. Jedyne światło na tym świecie, wschodzące słońce, na które czekamy, którego wypatrujemy, wypatrujemy przede wszystkim naszymi sercami, które nie zna zachodu, którym jest Jezus Chrystus. To jest to światło, które ujrzał, doświadczył Zachariasz, jako ten, który oczekiwał na przyjście Zbawiciela. To jest ten, którego też wspominamy w czasie adwentowym, to jest Symeon. Nie chcemy wpatrywać się, jak oni czekali, z jaką tęsknotą, słuchając Bożego Słowa. I tym Bożym Słowem oświetlali swoje życie. Bo można się załamać. Można naprawdę wpaść w taką gorycz, w jakąś rozpacz, kiedy człowiek patrzy na to wszystko, co się dzieje w świecie, co się dzieje wokół. Dlatego potrzebujemy Bożego światła. Żeby się ogrzać, żeby zobaczyć też, że w tych mrokach codzienności, w mrokach naszych grzechów, naszego zła, na które się zgadzamy, którym się karmimy, którym niesamowicie po prostu jakoś łatwo się zgadzamy na to i ulegamy pokusie. Żeby w tym wszystkim zabłysnęło światło Chrystusa, które nam chce powiedzieć, że Bóg zawsze dla nas jest, nawet w największej ciemności. Choćby nawet się ukrył, jak powie psalmista, w największej ciemności, na krańcach świata, tam również Ty będziesz ze mną, a noc jak dzień zajaśnieje. Pamiętaj o tej jasności. Pamiętaj o tej... Tak popatrzyłem, bo coś tutaj się poruszyło na szafce. Mam nadzieję, że się nie przewrócisz do końca odcinka. Pamiętaj o tej światłości.
Pamiętaj o tym, że On jest z Tobą. Niech On rozjaśnia Twoją codzienność. Tak rozjaśnia, że kiedy przyjdzie, zobaczy w Twoim sercu Twoją obecność. Swoją obecność, Bożą obecność. Że przetrwasz do końca, że jest Twoje serce czuwające, że Twoje serce jest tęskniące, że Twoje serce mimo upadków, mimo pomyłek, ciągle chce wracać do Pana Boga. I to jest to światło, że odnajduje sobie promyk nadziei, że odnajduje sobie promyk Bożej obecności. To jest ten Adwent. Szukać sobie i rozświetlać nieustannie to, co jest ciemnością, Bożą obecnością, Bożym sakramentem, Bożym darem, Bożą łaską. Tym wszystkim, co Pan Bóg nam daje przez Kościół. Dlatego mamy naprawdę mnóstwo, mnóstwo. Nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy nieborakami, nie jesteśmy sierotami. Nie jesteśmy kimś, komu nic nie dano, ale jesteśmy kimś, komu wiele dano. Wiele dano przez to, że przez wiarę, przez sakramenty. Korzystajmy, tylko brać, tylko przychodzić, brać i tak czuwać, mimo tego wszystkiego, co się może wydarzać. Odwagi Wam w tym wszystkim. Dziękuję Wam za to, że trwacie, że jesteśmy ze sobą już w tej wędrówce, na tej drodze 2 tygodnie. Dziękuję wszystkim, którzy polecają te odcinki, czy to na YouTubie, czy przede wszystkim na Facebooku i na Instagramie. Wszystkim takim moim znajomym i ze Szczecina, i z Wrocławia, i tam, gdzie widzę, gdzieś z Lublina też, gdzieś no, tutaj z tych okolic, gdzie teraz też jestem. Bardzo Was pozdrawiam serdecznie. Też proszę Was o modlitwę. Od jutra, od niedzieli rozpoczynam rekolekcję w Warszawie, na Woli, parafii świętego Stanisława, gdzie jeżeli by ktoś miał taką możliwość, to serdecznie zapraszam. A na tą sobotę niech nam Pan Bóg błogosławi. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. Trzymajcie się.